taka historia, ponoć autentyczna, o małym chłopcu, który bardzo lubił bawić się ze swoim tatą klockami. Tata o tym dobrze wiedział, zresztą też lubił bawić się klockami, lubił coś budować, więc pewnego dnia postanowił, że zwolni się troszkę wcześniej z pracy i pobawi razem z synem. Na początku była mała wojna, dlatego że syn chciał oglądać bajki, ale w końcu tata przekonał go, że akurat teraz mogą pobawić się klockami i coś wybudować. Syn mógł nawet wybrać to, co będą budować. Niestety ten mały chłopiec nie miał pomysłu, więc tata wybrał za niego i stwierdził, że wybudują wieżę. Ale syn stwierdził, że on chce mieć swoją wieżę, dlatego zaczął budować swoją budowlę i notorycznie podbierał tacie klocki. Wreszcie tata stwierdził, że wybuduje domek. Syn zaczął budować razem z nim, ale miał nieco inną wizję na ten domek. Rozbierał ściany, budował je w inny sposób, doczepiał różne dziwne elementy na dach. Ostatecznie tata postanowił, że wybudują statek kosmiczny. To będzie zwieńczenie ich wspólnej zabawy. Ale syn był już nieco zdenerwowany, może rozdrażniony i rzucał klockami, rozwalał tacie budowlę. Wreszcie tata zdenerwowany wstał i powiedział: nie po to zwalniałem się z pracy, żeby teraz ciągle się z tobą kłócić. Ale po chwili przemyślał sobie tą swoją wypowiedź i przecież stwierdził, że zwolnił się z pracy właśnie po to, żeby pobawić się razem ze swoim synem. A to, że ta zabawa wyglądała inaczej niż sobie to wyobrażał, to już całkiem inna sprawa. Historia banalna, być może miała miejsce nawet w waszych domach, w jakiejś części, ale dla mnie pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że często tak bardzo koncentrujemy się i fiksujemy się na pewnych czynnościach, że zapominamy, w jakim celu je w ogóle robimy. I wtedy na przykład można stać się służbistą, formalistą, który zamiast pomagać ludziom, bardziej pilnuje tego, żeby przestrzegać procedur. Można stać się gospodynią domową, która nie pozwala robić niczego w domu, bo przed chwilą właśnie powycierała podłogi. A można stać się kimś podobnym do Marty, której historia została opisana w Ewangelii Łukasza. Marta zaprosiła Jezusa do domu, chciała go ugościć, ale tak bardzo zaczęła koncentrować się na tym, co ma do zrobienia, że zirytowana zapomniała, że Jezus siedzi w pokoju obok. Nawet miała pretensje do Jezusa, że ten nie dba o to, jak wiele rzeczy ona próbuje właśnie zrobić. A co na to wszystko Jezus? Jezus odpowiada na pretensje Marty. I teraz sparafrazuję jego odpowiedź. Mówi Marcie: wyluzuj się trochę. Nie przejmuj się tak tym wszystkim. Zadam ci proste, ale ważne pytanie. Co jest dla ciebie ważniejsze? Ja? Czy to, co dla mnie robisz?